Kochani, wróciłem! Coś mam przeczucie, że dzisiejszy odcinek będzie super. Oczywiście zrobimy to, co lubimy najbardziej, czyli przejrzymy uwagi szkolne. Jak widzicie, delikatnie zmieniło się tło, wrócił Ledon Dragoncraft i stało się tak dlatego, że właśnie na serwerze trwa już drugi konkurs. W tym tygodniu do zgarnięcia są słuchawki, również od SteelSeries. I to nie tak, że SteelSeries mi zapłaciło i że chcę te słuchawki, tylko ja je kupiłem z własnych pieniędzy i po prostu chcę je teraz wam dać. Zasady konkursu są bardzo proste. Wystarczy w ciągu tygodnia zbudować jak najłatwiej ładniejszy budynek na survivalu, jak tylko się da. Więc jeżeli jeszcze nie gracie, dragoncraft.pl, wersja 1.18.1, IP też dragoncraft.pl. Zapraszam. A tymczasem, uwagi szkolne, lecimy. Antek na elekcji włącza kamerkę i pokazuje, jak robi triki parówką. Co to jest za tytuł? What the fuck? Pokaż mi to. Co jest? What the fuck? Co jest z tym kolesiem? Okej, czytacie tą uwagę i myślicie troszkę o innej parówce, a skubany faktycznie bierze parówkę. Mam już tytuł odcinka. Naprawdę mam już tytuł odcinka. Mateusz w łazience krzyczał na cały głos: wypierdalaj! W rozmowie wyjaśniającej powiedział, że krzyczał tak do gruszki znajdującej się w zlewie. Co tu k***a robi gruszko? Hej, to jest fajne akurat. Ej, ale szczerze, to jest taka nieszkodliwa uwaga. W sensie, nie robili nic złego, nikomu się nie stała krzywda. Jedyne, co to mogło przynieść, to śmiech. O ile oczywiście zna się kontekst, nie ma się kija w... No tak, to fajna, zabawna sytuacja. No, dla mnie na plus. Kuba ukradł z sali szafkę i zrzucił ją ze schodów. Dawaj, 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 gruszczaj! A powie mi ktoś... Na pierwsze pytanie, jak on niezauważony wyniósł... całą szafkę z sali! Jak można normalnie wynieść taką wielką szafę z sali, że nikt tego nie zauważył? Co jest? A teraz drugie pytanie... Na cholerę on to w ogóle zrobił? To jest pytanie. Jakby, okej, siedzicie sobie na przerwie. Ej, cześć Maciek, słuchaj, mam plan. O, plan? Dawaj, jaki plan? Wezmę i wyniosę szafkę z sali, po czym niezauważony przemknę przez korytarz, przeniosę ją na pół piętro na schodach i potem ją zrzucę ze schodów, a ty będziesz nagrywać, dobra? Kuba po upomnieniu o brak maseczki zakłada maskę Spidermana. To jest takie, żyjecie w Polsce. Oczekiwania? Rzeczywistość. Łukasz zapytał, czy może, cytuję, się wysrać. Jezus, jak ty powiedziałeś? Ty powiedziałeś wysrać się? Wyjść i się wysrać? Co jest z tobą nie tak? To się tak nie godzi? Jak gdzie jest kultura? Nie mówi się wysrać, tylko iść i się załatwić. Łukasz zdewastował drzwi na obiekcie sportowym. Co to jest do k***wy obiekt sportowy? Na przykład to. Szymon z kolegami rozsadził szkolną toaletę i zalał piętro. Chciałbym tylko powiedzieć, że w zeszłym roku byłem na wakacjach w Sopocie. I tutaj są osoby, które nie wiedzą, a tutaj są osoby, które wiedzą. Nauczyciel zwrócił uwagę Jakubowi na temat jego kultury osobistej. Uczeń odpowiedział: jak chce pani problemy, to ja je pani załatwię. I taki Kubuś lat 13. Chce pani problemy, to je pani załatwię. Takie, no kurwa, już się boję. Co? Co zrobisz? Przyjdziesz ze starym? Przepraszam, pan jest jego ojcem? Świetny uczeń, naprawdę, masz szóstkę. Pamiętam, że w gimnazjum była taka nauczycielka, która wszystkich strasznie denerwowała. Taka naprawdę stara, głupia baba. Naprawdę, jakby postawić rozgwiazdę i postawić ją i dać im obu do rozwiązania krzyżówkę, do rozgwiazdy wypełniłaby więcej pól. Serio. I ona była tak znienawidzona, że zawsze, jak uczniowie przechodzili koło jej samochodu, to zawsze szli z kluczami. To jest mega niefajne zachowanie, ale jak się potem widziało chyba Tico, które nie miało lakieru, tylko taką surową blachę, bo wszystko było zdarte przez klucze. To było tak zabawne, nie? Ale nie, poważnie. Kubuś bardzo zabawny, ale nauczyciele też czasem przesadzają. Borys na prośbę, by wykonał zadanie, powiedział, że nie ma czasu, bo pobija rekord w Timbermana. Szczerze? Zamiast rekordu w jakimś Timbermanie, to powinieneś wejść na dragoncraft.pl i pobić rekord na przykład na zlodowaceniu. Mówię, patrz, wchodzisz sobie na stronę Dragona, masz rankingi, zlodowaceniu,
podoba cenie. I tutaj masz całą topkę. Jak piszesz sobie na przykład mój nick i Kranti, to proszę bardzo, zlodowa cenie. Wygranych gier 21, rozegranych łącznie 68, miejsce w rankingu 158. I wystarczy wbić to miejsce 158 i już spadam na 159. Już będziecie lepsi ode mnie. I widzisz? I to są prawdziwe rekordy. Takie rekordy warto pić. DragonCraft.pl wersja 1.18.8. Co? Wersja 1.18.1. Kornelia miała w szkole widoczny makijaż. Ej, wiecie co? Dobra, dość tego, bo zawsze jest odbijanie pałeczki. Jednym się zdaje, że wolno, a drugim, że nie wolno. Bo tutaj jest wolność, konstytucja, prawa człowieka, cokolwiek, a tutaj jest statut szkoły. Więc ja teraz wezmę telefon, zadzwonię do mojego prawnika i zobaczymy, co on na to powie. Halo? Siema, słuchaj, mam rozkminę. Słuchaj, bo zawsze jest taki mit, jak się chodzi do szkoły, czy to jakieś gimnazja, czy liceum, czy technika, czy cokolwiek, zawsze, prędzej czy później powraca temat, ej, siema, jestem dziewczyną, dostałam uwagę, bo miałam makijaż w szkole. Czy to jest jakoś uregulowane prawnie, czy statut ci może wszystkiego zabronić? O, wiesz co, wydaje mi się, że trzeba by spojrzeć w ustawę o oświacie, ale tej akurat tak od bez zajrzenia to ci nie powiem dokładnie, jak to wygląda. Możliwe, że jest coś w ustawie o oświacie dotyczące tego, co może być w statucie, no i kwestia później już szkoły, jak szkoła się do tego stosuje. Wiem, że w wielu szkołach jest tak, że gdzieś tam zabraniają makijażu, w innych szkołach w ogóle na to nie zwracają uwagi, więc pewnie jest to kwestia umowna, ale mówię, na 100% to trzeba by było gdzieś w ustawie o oświacie spojrzeć. Dobra, czyli z tym niczego się nie dowiedziałem, kurde. No. A więc wychodzi na to, że nawet prawnicy nie wiedzą. Świetnie, świetnie żyjemy w państwie. Filip ściągał na sprawdzianie, a gdy zauważyłem jego ściągę, zjadł ją, by ukryć dowody. Teraz z jednej strony. Wyobraźcie sobie, że Filip faktycznie bierze tą ściągę i ją zjada, żeby nie było dowodów. Ale wyobraźcie sobie też nauczyciela, który podbiega do tego Filipa, otwiera mu szczękę i próbuje mu wyrwać tą ściągę. Jak taki pies, który coś zje i musi szybko wpierdolić, byleby właściciel nie zauważył. To jest dokładnie to. Łukasz poprosił o klucz do klasy, żeby wziąć maseczkę. Następnie wraz z kolegą zamknął się w klasie i nie chciał otworzyć nauczycielowi, tylko się śmiał. I teraz tak sobie stoisz, patrzysz na to. O, szukał nauczyciela i zamknął się w klasie. Wow. Meanwhile Łukasz. Marcel spożywa chipsy metodą na konia. Czyli z workiem na twarzy, popijając płynem nieznanego pochodzenia? Poczekaj, co? Jak się bierze tak paczkę chipsów na mord, to jest metoda na konia, tak? Nigdy nie słyszałem takiego sformułowania. Szkoda, że na YouTubie nie da się już robić ankiet. Tak bym wam zostawił kartę z ankietą, czy słyszeliście kiedyś sformułowanie jeść chipsy na konia. I naprawdę bym bardzo chętnie poznał wasze odpowiedzi. Jak wejdziecie na kanał, to macie główną, wideo, playlisty i społeczność. Na społeczności stawiłem wam ankietę. Dajcie mi znać, czy takie sformułowanie jest powszechne, bo serio, ciekawi mnie to. Ale to pierwsza rzecz. Druga rzecz. Co to jest płyn nieznanego pochodzenia? Co to znaczy płyn nieznanego pochodzenia? Czy on te chipsy jadł z kolegami? Gixoleon, wóra tajczek. Trzeba spróbować na religii. O nie, nie! Jak na religii dostaniesz płyn nieznanego pochodzenia, to możesz tego bardzo zżałować. Naprawdę, nie rób tego na religii. Piotr dzisiaj był smutny. Na szczęście później się rozweselił. Ktoś serio dostał uwagę za coś takiego? No co ja mogę rzec? Życie jest pełne emocji! Chodzicie do szkoły! Okazuje się, że macie mieć kartkówkę niezapowiedzianą! Potem patrzycie! Przed szkołą był wypadek! Autobus zahaczył o znak drogowy! O nie! Wybuchy eksplozji! Śmigłowce. Piotrek był smutny, potem wesoły. Co jest grane? Jak tak można żyć? Mateusz przyniósł do szkoły szampan bezalkoholowy i razem z innymi kolegami z klasy konsumował go w łazience. Przecież to jest orężada, a nie szampan. Dlaczego w ogóle można dać uwagę taką za coś takiego? Jakby, kurwa, co jest? Generalnie też dwie rzeczy. Pierwsza, zasłonili mu tą twarz, jakby był jakimś najgorszym kryminalistą na świecie. A druga rzecz... O nie! Pije alkohol w miejscu publicznym! Mateusz w męskiej toalecie wraz z kolegą otworzył pojemnik na papier toaletowy, następnie wyjął całą rolkę papieru, namoczył ją i przykleił na ścianę. Chryste panie, jak to wygląda? O jasny chuj, szczerze, jakby wszedł do łazienki i zobaczył coś takiego. O chuj, czajcie wejść do publicznej łazienki i zobaczyć takie jebitne gówno na ścianie. O Boże. W sensie serio, jak patrzę na ten obrazek, ostatnie co mam w głowie to papier toaletowy. Ponieważ papier toaletowy
toaletowy tak nie wygląda. Tak wygląda papier toaletowy. Jest biały, a polskie szkoły dalej siedzą w tym komunistycznym PRL-u i dalej mają ten pieprzony papier ścierny zamiast papieru. Jak można w ogóle czegoś takiego używać i coś takiego kupować? Fua! Naprawdę, jak ja kiedyś będę chciał tutaj robić remont i będę na przykład chciał ściągnąć farbę ze ścian, cokolwiek, można użyć tego papieru. A niektórzy tym dalej podcierają dupę w 2022 roku. Co jest nie tak z ludźmi? To jest papier? To jest papier półwarstwowy z odzysku. Jezu, normalnie jak kupujecie papier trzywarstwowy, czterowarstwowy, to szkolny ma nie dość, że półwarstwy, to jeszcze jest z recyklingu. Papier toaletowy z recyklingu. Jezus Maria! Kurwa, biorą ten papier, czyszczą gówno. Nie, Boże, nie, idźmy dalej, błagam. No ale dobrze, starczy tych uwag szkolnych. Fajnie było wrócić do tej serii po przerwie. Mam wrażenie, że odcinek wyszedł znacznie lepszy niż zwykle. I klasycznie, jeżeli nie widzieliście tego odcinka, serdecznie wam go polecam. Chodźcie na Dragoncraft, bowiem trwa właśnie konkurs dla budowniczych. Do wygrania słuchaweczki, a dodatkowa para słuchawek nigdy wam nie zaszkodzi. Trzymajcie się ciepło, cześć!